Siemanko wszystkim. Witajcie na kanale Jarowi. Dziś będziemy kontynuować serię filmików o tatuażach. Akurat w dzisiejszym filmiku mamy profesjonalnego kamerzystę amatora. Profesjonalnego kamerzystę amatora. I ten... Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Dajemy szansę. Na razie dziś po prostu za darmo ta praca jest wykonywana. Za darmo? Tak, a jak coś to... To pogadamy. Okej. Więc tak, więc to jest kontynuujmy. Więc pewnie będziemy poprawiać tatuaż, który robiłem Kini. Więc ja idę. Co, wchodzisz do kadru, to się przywitaj. A nie witałam taka się? Taka etyka. A nie witałam się, witałam się. Nie. Tak, na początku filmu. Gdzie? Na początku filmu. Widzisz? Nie mogę. Witaj bo się witałam. Dlaczego ty taki jesteś, że każesz mi się witać, chociaż już się witałam? Witaj się jeszcze raz. Witałam się na samym początku. Czemu tego nie dodałeś? Nie było czegoś takiego. Było. Kiedy witałaś się? Wiktoria nagrywała. Dobra, i wiesz co, ja idę ogolić tą rękę najpierw. Dobra, ty idź ogolić rękę. Ogolić tak, to. Idź się przygotuj. Tak. Właśnie. Pierwszą czynność, którą powinna zrobić Kinia, to ogolić rękę. Idziesz ogolić rękę? Okej, okay, ja będę przygotowywać tutaj biurko, żeby było wszystko ładnie, czyściutko i sterylnie. Więc lecimy. Okej, okay, troszkę mnie denerwuje to, że to krzesło skrzypi. Ale to nic, nic takiego. Więc tak. Okej, okay, pewne rzeczy, które... Boże, jak to skrzypi. Spróbujmy wziąć inne. Pewne rzeczy, które będziemy potrzebować do tatu. A tu śmierdzi rosołem. Tak, zupką. Zupką, no. Chronimy tutaj tej szafeczce. Tutaj mamy dużo igieł. Kto oglądał ostatni filmik, przedostatni, to wie, że to są igły. Albo może nie wie, bo może nie zapamiętał. Rękawiczki lateksowe. Tak, robimy sprzątanko. A to co, Wiktoria, Kinia, podglądasz, co? Chodź tutaj do kadru, bo ty też prowadzisz kanał, nie? No tak, ale teraz... Ogoliłaś rękę? Tak, sobie. No to chodź, pomagaj sterylizować. Ale ja lepiej wymyję ten. Tutaj mamy takie witaminki. Czy pryskałeś? Nie, jeszcze nie pryskałem. Mam ci piątką igłą robić, poprawić? Tą cieńszą, nie? Wcześniej no to piątka. Dobra, bierzemy piąteczkę igłę. Taką cieniutką będziemy poprawić tatuaż, który zjebałem. Który zepsułem ostatnio. W ostatni. Taki. No mam nadzieję, że teraz dobrze poprawisz. Dokładnie. A jak nie, to witami będzie poprawiać. Później może jak będzie mi się chciało. Później może jak będzie mi się chciało, to będę dziarać sobie tutaj na nogę, kończyć swój tatuaż. No ale chyba pasuje mi to zrobić właśnie w tym filmiku. Ale nie wiem, czy w tym dniu. No, jak będzie mi się chciało, to będę musiał to już zaraz sam sobie... Wiem, tylko że mamy jechać do KOF-a, to najpierw pojedziemy do KOF-a, jak wrócisz, to sobie skończysz. Okej. Dobrze. Ja owijam tutaj maszynkę. Na nowo, żeby te wszystkie rzeczy, które już były dotykane, pozostały tam gdzieś w tle. Kinia przygotowała już tutaj podstawkę, na którą będzie opierać swoją cudowną, magiczną rękę. Mhm. Tak? Już się brzydko ze mną zrobiło, a była dzisiaj taka ładna pogoda. Możesz bliżej, w sensie jeszcze bliżej. No. Nie ma żadnej muzyczki. Okay, rozpakujemy. No tak, przecież możemy odpalić Hotel Paradise. Niech leci w tle. Ewentualnie jakąś moją piosenkę. Ej, Master it. No. Ma być coś fajnego. I pod... No, w sumie jest głośno. Nie musi być za głośno. Nie musi być. Okej, okay, ubieramy igłę. Ubieramy, montujemy. Okej. Ja już się boję. Już raz to przeżywałam. Muszę to drugi raz przeżywać. A odkręcisz to? Tak. I tutaj mnie kosztuje.
serio, mam stres. Ale co chcesz przeżyć, żebym ci nie spierdolił, nie? Tak, to właśnie to. Po raz drugi? Tak. Kurczę, bo strzesałam maszynkę, a nie... To nic. To nic. Czasem. Jak tam już wyostrzę. Jak z góry tak będziesz nagrywać, to będzie widzieć. Tylko już się skup, proszę, na tym, żeby ci się ręka nie trzęsła. Już ten skończyłeś? Ten masz poprawiony. No, jest git. No to ten środkowy rób. Kurde, ja pierdolę, jak kto to robił? Ty. A! Lepiej? Tak, teraz już nie, ale będzie git. Tutaj widzisz, było, robiliśmy coś takiego. Nie? Tutaj, nie, nie tutaj zamazywałem. To co, nie ruszać, gdzieś tego nie robisz? Nie, 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 nie rób tam. O wiele lepiej. Dobra, to jest w miarę git. No, jest okej. Okay. Fajnie, nie? Jest dużo lepiej na pewno niż było. No. Teraz jeszcze tego. Jest bardziej taki równiejszy, a ja bym jeszcze mu tutaj troszkę zrobił taki ten. Nie, tutaj taki ostry. No, ja też teraz na tym myślałam. A mogę mu zawłączyć jeszcze raz? Bo to no, uspokaja. Tak jest, wiem o tym i lepiej się robi. Muzyką to jest o wiele lepiej robić tatuaże. No dlatego zawsze się w studiu ma muzę. Co za kropka? Nie wiem. Nie takie, wiesz? Takie ma coś po prostu. Nie, jest dobrze. Już nie poprawiać. Mogę ci tam jeszcze zacieniować. Gdzie? No tutaj, gdzie było. Nie, ja tak nie chcę. Nie chcesz? Mm-mm. To dobra, no to masz tak po prostu, lekko przycieniowane. Na dziś, bye bye. Nie, no dupa, no nie będę. Nie rób tak właśnie. Ty coś powiedz mi, jak oceniasz moją pracę ogólnie? Dobrze, więc ja się wypowiem. No proszę. Uważam, że... Jest dobrze, ale niektóry, ale tutaj spieprzyłeś co strony. Tu jest za dużo, tu jest za mało. Tutaj jest takie grube, widzisz? No bo on tak leci, tak wiesz, tak się przychyla i dlatego tak to wygląda. No wiesz, tak miało być. Nie, jest super, ja taki właśnie chciałam. Jest zajebisty. Nie gadam z tobą. Czemu? Dobra, no to nie wiem, no to dzięki. Poprawiłem jak mogłem. Jestem amatorem, robię już tylko któryś dopiero prawdziwy tatuaż, może piąty, nie wiem jak to liczyć, bo nie liczę i nie zamierzam. Będziemy liczyć kasę. Trzeba liczyć, a nie trzeba. Ilości wykonanych prac, tak? Trzeba oszczędzać pieniążki, tak. Dobra, no to w takim razie ciach i Kinia, żegnaj się, a ja później po prostu dogram. Dobra, jak robię sobie na noc. Pa, pa. A ty będzie druga kontynuacja. Dobra, zamykam już wszystko. Tyle. Jakiś czas temu zrobiłem sobie taką dziarkę na nodze, którą pokazuję wam teraz właśnie i trzeba ją pewnie dokończyć w tym filmiku, co? Sorry, że będziecie widać tutaj moje majtasy cały czas, ale spróbujemy tutaj coś tutaj troszkę poprawić, bo nie jest tak idealnie, zresztą jak się robi z tej strony. I pierwszy tatuaż sobie na nodze, na sobie, to wiecie. Tak wygląda przed. No i działamy. Później porównamy. Ustawiam na troszkę mniejsze właśnie dociniowanie. Tutaj musiałem dorobić czegoś takiego, czego nie było. Ale udało mi się. Jest git. Ogólnie jak ktoś umie cieniować, to daje gdzieś. Fajnie. Okej. Okay. Okej, coś z tego wyszło.
Jeszcze wiele gdzie nie jest skończone. Ale myślę, że dziś, na dziś zakończymy to. Niech się zagoi. A jak już znowu drugi raz się zagoi, to zrobię trzeci raz. Nie jestem takim profesjonalistą, żeby zrobić to na dwa razy idealnie. Więc po prostu jak to się zagoi, to, to skończę już ostatecznie. Mam nadzieję, wam się podobało. Mam nadzieję, też kini tam poprawiłem dobrze. Zobaczymy na dniach, jak to wygląda ogólnie, jak to wyszło. Więc ogólnie dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli ten film wam się podobał. Na dniach będziemy nagrywać coś nowego. I widzimy się w następnym filmiku. Do usłyszenia. Piona.